Siemanko, witam we vlogu z sesji. Właśnie owca robi próby, wciela się w rolę superbohatera na tle fajnego dymu. No i myślę, że bardzo to do niego pasuje, że to właśnie on jest w tanktopie i on ratuje ziemię zawsze na dzieci. Zawsze na filmach, jak ktoś miał być superbohaterem, to właśnie owca. No i super. Ja tylko tam bluzę będę miał, spodenki. Roberen, potem koszulka. Czekamy na Sakera. Saker na redukcję, więc przyjedzie trochę później. Normalna sprawa. Tam jest taki pasek. Jesteśmy do 16 tutaj? Tak, do 16. Już myślałem, że do vloga będę miał, że ochrona nas wyprosiła. To zapytaj pana, za ile pieniędzy mógłby nas wyprosić na filmie. To takie żarty. Tylko tak z paralizatorem i w ogóle, nie? Życie jest brutalne tydzień przed zawodami. Saker na sesję musi. Nie, ile przed zawodami jesteś? Czemu brutalne? No nic, no mówię, że cię męczą do odciny. Sesją? Z sesjami, no. Wszystko. O kurwa, że on nie umarł na sesji, ty. Ogólnie taniec z youtuberami. Wiesz, że to by zadziałało? Nikt tego nie robił jeszcze, no. Nie? Czemu jeszcze tam jest związany, nie bierze? Troszkę jakbyśmy się zbliżyli oficjalnie YouTube. Chonę może jeszcze lampę, tak? Po prostu, żeby ktoś to na YouTube zrobił. Dobra, czekaj, ja się muszę znowu tak od zewnięcia tego, tak? Tak. Nie dziwi się, że tam jest związany taki sukces odniósł. Że człowiek ma taką brodę. Jak to jest zrobione, że no, ci broda rośnie? Ta broda, a ta sukienka też idealnie pasuje do kolekcji ogólnie. No. Miałem to w głowie ogólnie. Ty, odkryłem coś. Co? Ale nie wiem, czy będzie ci się chciało zmieniać wywar, nie? Ale odkryłem, pierwszy raz w życiu ugotowałem owsiane w mleku migdałowym. O, ja. To ja wiem, o co chodzi, bo Kaja mi takie robi w charze. Zawsze gotuje. Migdałowym? Tak, często też. I to jest. To zmienia grę, ja wiem. Tylko weź to zrób sam. Musisz. Zrobię, no musisz ale... Wiem, ale musisz to zrobić. No wiem, ale. Nie, to jest zaskakująco łatwe. Ja wiem, ale musisz ugotować. Nie? No musisz. No ale wywar też musisz zrobić, wsadzić, żeby odczekać. Nie? Ale wywar to wrzuca, nie? A to gotować i wrzucić. Już jest wiesz. W sensie wlewasz mleko, wrzucasz płatki, no wiem, i gotujesz. No to tak, no jak ryż, no. Tak ale, gotowanie ryżu. Ale jest gęstsza, nie? Ona się robi, taka. Kurwa, taka, że ja się czuję oszukiwo na diecie. Ja nie wiem, o co chodzi, nie? W dzisiejszych czasach ale, to można oszukiwać tak, cały bo, czas. Zobacz, to tam poza kamerą, ale w Lidlu no. Jest mleko migdałowe, które ma 10 kalorii na 100. No. Nie? A czemu poza kamerą? No bo nie chcę reklamować, że w Lidlu coś tam. No to zobacz, już teraz ci ludzie zaufają, że to nie była reklama, chciałeś po prostu powiedzieć i tyle. Chciałem powiedzieć, no. Bo w innych te Alpro mają więcej kalorii, nie? Ale w Lidlu jest wersja bez cukru i ona ma normalnie 10 kalorii na 100, no to pół litra to kurwa nawet nie ma co liczyć z tego. Ty, ja pierdolę, płatki takie, one są tak w tym migdale, no kurwa, no niesamowita rzecz, to jak jakaś taka, jak ciasto jakieś, człowieku, niewiarygodne. Ty, jest tyle opcji, a cały czas współczynny otyłości rośliny. No. Czy tam jak to nazwać, współczynnik? U nas w ekipie zawsze taki sam. Ale światowy. Nie no, u nas się zmienia. Nie no, właśnie. Można w styczniu. Średnia jest podobna. W styczniu było 75% kurwa otyłości. Grupowe BMI, ile było grupowe BMI? No, ponad 30 chyba. No, swego czasu było ładnie. No. Już czułem się jak wśród swoich z wami. A teraz 80 ważysz? 80. Dawno nie ważyłem, stale 80. Teraz stale 80 ważę. No. Zawsze było 75 jakoś. No ale ty w ogóle i tak faza, że tylko tyle ważysz, bo ty na przykład jesz ze wszystko. Takie ciastka, ten. No, jest taki przystanek.
I bo to jest naturalna, raczej to jest naturalna taka. Ale waga. kiedyś gorzej by ci było, nie? Nie sądzę, myślę, że przez to, że mocno się spinałem, żeby nie jeść takich rzeczy, to mocniej mnie one pompowały, jak już zjadłem. I więcej zjadłeś. I więcej zjadłem naraz. No. A tak, to no tak. Teraz na śródpońcie jesteś swoim, po prostu to 80... jesz to, co masz ochotę. Żeby ważyć więcej niż 80 na co dzień, musiałbym się męczyć właśnie. Tak jak ty na masie, nie? Powiedzmy. No. Ty, te wafle ryżowe, to jest takie oszustwo. Jeszcze teraz są te, co nie mają tłuszczu prawie. Też, no. Węgle ładujesz pod korek, fazę. A weź to jeszcze nawet 8 lat temu ogarnij. Dobra, owca, no. Teraz byśmy ciebie. Chcesz tego czaka założyć? Tak, zakładam. I to jest... Dobra, ja ustawię ci trochę. Wyżej. O, dobra. Mhm. Okej. Okay. Tak, Ligi. I teraz tak, jak przeniesiesz ciężar ciała na nogę lewą i spojrzysz się tam i łapiesz mnie tu na łopatce za plecy. Jak dyskobol, ty. Nawet do tej sesji pasowałoby nasze jebać schematy. O, nie, teraz jest dobrze, no. Bo to jest takie też jebanie schematów. To jest jebać schematów. No. Tak, dam radę. Czy to jest dobrze? Jest dobrze. Tak, jest dobrze. Okej. To muszę zapamiętać, bo to muszę specyficzne sobie akcje. Tak, dokładnie tak. O, a teraz... Dobra, zapraszam Państwa. Wow. Bądź ma najlepsze. Sztos jest. No, przepięknie. Jest elegancko. Ty, ale nie sądziłem, że mogę tak wyciągnąć rękę. Bo jak ja robię... Masz jeszcze zapas. Możesz się wyłamać dalej. Bo jak ja trenuję i robimy jakieś rzeczy takie, coś, na przykład, jak to Norbert mi zawsze się śmieje, że ja robię tak, nie? Zamiast tak. Bo właśnie te zakresy... Wszystko zależy. Jak robisz okrężny, to po prostu złapiesz każdy moment, nie? A na pewno masz miejsce, gdzie masz luz. Ale na pewno ten bark jest bardziej spięty, nie? Spierdolę ci! Ginął za ten kraj i za ludzi. Nieraz ratowałeś podnosząc panie dywizję. Proszę raz. Normalnie ludzie po 60, co chcą czegoś nowego w teatrze, przychodzą i oglądają, jak Robert robi sobie zdjęcia, nie? Wyobrażam sobie, że jest taka akcja. No i to będzie już brane pod uwagę jako sztuka, która jeżeli ci się nie podoba, to po prostu jej nie rozumiesz. Ale ja czuję coś wyjątkowego w tym, że my siedzimy tutaj, jest ciemno, jest tylko Orobur na scenie i my oglądamy, jak on pozuje. Napiszcie, czy chcielibyście wykupywać bilety na takie nasze sesje, bo to jest z 200 miejsc siedzących. Pay per view w ogóle. No, albo pay per view. Dajcie znać o pay per view. Czy 20 zł to jest... Patrzcie. Nie, jest taka małka, się zrobiła, nie? Widzieliście może Adama Fido? Bo to jego są klimaty. Wczoraj nie byłeś. Nie. To cały materiał praktycznie, bo wczoraj była sesja Dźwiga i Dziewczyna. Dzisiaj jest ta sesja Energy i wczoraj przez całą sesję podziwialiśmy Adama Fido, że on wychodził tak ze strefy komfortu. Ludzie pomyślą głupek, ale Adam Fido mówi sobie, że to jest dobre ćwiczenie. Skoro może zrobić to przy koksie, na czempionie, przy 4 koksach, to jakie wyzwanie dla niego stanowią normalne rzeczy? Dla zwykłe rzeczy dnia codziennego? Żadne, kurwa. Robi wszystko, co chce. Wchodzi do Żabki, pyta się dziewczyną, co chce, jak mu się podoba. No, to jest super ogólnie. Możesz nagrać? No. Mati mi powiedział, że mam głupi ryj. Nie, powiedziałem, że jesteś wrednym zgredem.
No i nie wiem, co gorsze. Ale... Chujowo, bo miałem o sobie inne zdanie. Myślałem, to chyba że jestem w porządku. Nie czytałeś na YouTubie. No nie. A co tam było? Adam Fidowy powiedział dziękuję. Aż mogę być jeszcze bardziej zjebany. Widziałeś i co mu odpowiesz? Skończył cię. No kurwa, nie? No nie, nie masz jak... Nie masz jak, nie, no masz, jeszcze nie masz narzędzi, żeby... No. Ale zobacz, są też mroczne postacie. Czyli dlaczego, jeżeli mogę być kim chcesz, nie mogę być stłamszoną, mroczną postacią? Jak mogę być kim chcę? To jest też fajne. Ale to okej, czyli to ja łyknąłem przynętę, a ty jesteś nad sytuacją, mimo tego, że sprawiasz wrażenie, że nie jesteś, że to on jest nad sytuacją. Też jest dobre. No, też jest dobre. Gdybym to zaplanował, to by poza tym dajesz mu taką pałeczkę, żeby się poczuł przez chwilę, a tak naprawdę ty kontrolujesz. No i też dziewczyna współczuje mu. No tak. I ma łatwo. Słyszałem ostatnio w internecie, że jak jest ekipa WK, to nie ma dymów. I teraz patrzę się w lampę znowu. Teraz może dowiem, tak? No. Ciekawe, czy ktoś się zaśmieje. Mati. Owca, jaki taniec tańczymy? Do góry? U was będzie się ładować. Słuchamy. To taniec towarzyski. Robur, co wpierdalasz? Tak, do vloga powiedz, z ciekawości. Pół kilograma twarogu. No i... Ale z jakimś słodzikiem? Tak jest. No, ze słodzikiem. A dlaczego elegancko? Nie tuńczyk? Czemu nie tuńczyk? Tuńczyk ma rtęć. Jak nie ma. Chciałem kuchać tuńczykiem później. A no. A ktoś wyrzucił do, w talecie naszej, do pojemnika na ściereczki, puszki tuńczyka, które jebały wczoraj. Ciekawe kto. Rybą. No, szukamy sprawcy. Ktokolwiek widział, piszcie. To o tym to zrobię. Jak zys. Skomplikowana ta konsola. Ale sakę, bo masz takie zgrabne nogi w tych leginsach, a takie duże stopy. Jeszcze ta piętka. Tak, jeszcze tam piętek tak dałeś, serio. Zobaczycie, przysięgam wam, że w telewizji to może być za 2 lata, za 3, a może być w tym miesiącu. Zobaczycie ludzi, którzy tańczą w dresach taniec towarzyski. Obiecuję wam. Zrobimy to wspólnie. Ale łyda siedzi. Nie lepiej patrzeć. Tak tanecznie. No tak tanecznie to na pewno nie wprost, ale obstawiam, że jeżeli do sesji, to pewnie na aparat, ale tanecznie to bym się patrzyło na partnera. Dobrze, to zrobię tak i tak. Raz, dwa, trzy. Dwa. Dopiero teraz. Ale to może być fajne, no. Super. Dobra, to robimy w takim razie. Później wystartować. Później musisz wyskoczyć. I mamy troszkę więcej czasu. Nie odlatuj. I raz, dwa, trzy i wyskok. O! Wyżej. Okej, dobrze. Dawaj na mnie. Trzy. Kurwa! No to co, pasowanie. Ja też mogę być ofiarą. Jak co? Nie ma problemu. Mogę leżeć na przykład na ziemi, ty możesz nade mną stać. Mhm. I super. Tak możesz mnie za szyję złapać, zajebać w ziemi i ja. Trochę taki wrestling się tutaj robi. Nie. No. A za Sakerem może byłby żółty, bo Saker kocha mango. O. Saker kocha mango. Fajnie to zaszło. A owca kocha kuchka. Dobra, to będzie. Dobra, nie muszę dać. Piłkę mam mieć w ręku, jak jest lampa, tak? Nie, a nie, nie. A nie żeby w ruchu była. Nie, bo jak nie robiłeś między nogami, tylko tak normalnie i piłka byłaby zbyt nisko, to byłeś schylony. Okej. Okay. No, żebyś był bardziej wyprostowany. No tak, wyprostujemy się i będzie super. Wiesz.